Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Zapraszam was do lajkowania oraz do subowania mojego kanału, tak aby was nie pominęły następne odcinki. No i wiadomo, żeby zwiększyć zasięgi, zobaczymy ile tym razem lajków uda nam się wbić pod tym filmem. Jesteście ciekawi, czy nie? Dobra. Co my tu mamy? Moi drodzy, będziemy jechać z karierą ostro, ostatnio się trochę bawiliśmy reputacją, punktami i tym wszystkim. No ale dzisiaj warto by było coś więcej zrobić, myślę. Mam już naprawdę niezłe samochody. Z tego co mi pisaliście w komentarzach, to te fury, które aktualnie posiadam, pozwalają mi bez problemu skończyć karierę. Sprawdźmy to. Chodźmy sobie, zobaczymy co będziemy mieli do roboty w dzień. Prawdę mówiąc nie patrzyłem jeszcze, teraz po zalogowaniu, co my możemy zrobić, więc sobie to ogarnijmy. Okej. Słuchaj, teraz muszę się spotkać z jedną kobietą w sprawie laptopa. Jeśli faktycznie znasz się na rzeczy, wszystko ci potem opowiem. Dobra. I opcja jest taka, że... Pora na kolejne spotkanie. Ojej. Dla obu stron. Będę czekać. Dobra, mamy do załatwienia kilka spraw, jak widzicie rozrywają mnie tutaj telefonami. Niektóre rzeczy pewnie będę musiał robić w dzień, inne w nocy. No ale jest kilka zadań fabularnych i mówiliście mi: Lucek, nie kończ tak szybko tej gry. No ja mówię wam, że ja gram po swojemu, nie chcę jak najszybciej skończyć tej gry, ja, wiecie, nie ścigam się z nikim, żeby jak najszybciej ją przejść. Więc sobie gram tak po swojemu i no może niekoniecznie daleko jestem jakoś tam w fabule, ale mam fajne furki, no i jestem zadowolony z tego co mam w tej grze. Ostatnio zainstalowałem sobie do tego McLarena 4 butle nitro zamiast jednej wielkiej butli, bo wydaje mi się, że na wyścigach to bardziej będzie jakby, nie wiem jak to powiedzieć, bardziej efektywne niż jedna pojedyncza, dlatego że czasami jest dużo krętych dróg i jak użyję jednej takiej butli, to zaraz będę musiał hamować, tak? Jak użyję sobie krótkiego nitra, pyk, pojedynczego, takiego może słabszego, to będę mógł na krótszych odcinkach sobie lepiej przyspieszać, po prostu, nie? Okej, dobra. Tutaj niektóre te kwestie zauważyłem, że w paybacku się po prostu powtarzają. Ja zrobiłem sobie jeden samochód na offroad na live'ie. Jest to ten motherfucker. Sprawdźmy go, jak będzie sobie radził. Jedziemy w pojedynkę. To jest, jak myślicie co to jest? To jest Golf MK1. Dosyć mocno porobiony, powiem szczerze, ale z wyglądu jest totalne zero, moi drodzy. Zobaczcie jak to wygląda. Co ciekawe, jak zmieniłem tutaj chyba zawieszenie, to zmienił się też rodzaj napędu. Mam tu napęd na 4 koła w tym aucie. Auto jest naprawdę mega szybkie. I raczej żaden wyścig nie będzie mi straszny. Organizujemy tak samo każdy wyścig. Dzięki temu pozostajemy w ukryciu. Przed kim? Federalnymi. Najwyraźniej rząd nie lubi, jak jego obywatele są poza kontrolą. W zeszłym roku nakryli nas z Ventura Bay. Ledwo się wywinęliśmy. Ventura Bay? Coś mi to mówi. Wyścigi, żeby być w formie. Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie wszystko rzucić i spieprzać. Dlaczego ja wam jest niepotrzebna? Aby być lepszym, trzeba się ścigać z najlepszymi. A my musimy być lepsi. Tak, samochód jest totalnie zrobiony na offroad. I no nie wiem, czy ktokolwiek tutaj będzie miał ze mną szansę. On tak zajebiście przyspiesza, że nawet samochody szosowe no, były bez problemu możliwe do pokonania. Tutaj mam 344 punkty. No samochód jest wymaksowany, no. Z kozakiem strasznym. Nie wiem co tutaj będę musiał zrobić, na razie sobie jedziemy z Rossini. Dobra, jest totalnie jakby normalny ten samochód. Z wyglądu, nie? Może go sobie dzisiaj przed tuningów, nie wiem, no przydałoby się tak zrobić coś takiego. Ja chciałem mieć taki surowy samochód. Mam nadzieję, że zrobisz to samo. Wiecie, maksymalnie stuningowany, ale bez żadnego tuningu wizualnego i to śmiesznie wygląda, jak nagle, wiesz, wyprzedasz Lamborghini albo inne jakieś koksy, nie? Zastanawiałem się w sumie, jaki samochód wziąć. Zastanawiałem się właśnie, jaki samochód zrobić sobie na ten offroad. Zajebiście to wygląda. Zobaczcie, jak się w ogóle trzęsie tak śmiesznie podczas tej jazdy, nie? No, niestety mam tutaj właśnie tą pojedynczą butlę nitra. I nie ma tutaj na offroadzie chyba takich prostych, gdzie mógłbym ją wykorzystać tak w pełni. Spróbuję tu może na plaży. Mamy dwa okrążenia tu do zrobienia. Patrzcie, kto jest z przodu, tego musimy pokonać. Okej, no nie ma gdzie tu użyć tego dużego nitra, ja mam tu chyba 6 kg tą butlę. Jest. Śmiesznie to wygląda, jak się tak trzęsie na boki, nie? To jeszcze nie koniec! Nie odpuszczaj! Nie odpuszczam, kurde. Drugie okrążenie. Będę musiał sobie, przez to, że ten samochód jest taki mocno porobiony, w ogóle moje wszystkie samochody są mocno porobione, będę musiał sobie zmienić poziom trudności na trudny, żeby tamci mnie w ogóle podganiali. Oni są gdzieś strasznie z tyłu teraz, więc po tym wyścigu sobie to od razu zrobię. Ja mam średni teraz ustawiony. No gdybym miał furki jakieś tam bardzo słabe, albo bym grał tak jak każdy normalny inny człowiek gra, czyli najpierw przychodzi fabułę, potem bawi się furkami, no to pewnie, nie? Pewnie by było ok. Ale tu nic, poradzimy sobie, proszę bardzo. Fajne jest w tym NFS-ie to, że to nitro się ładuje co chwilę, nie? Że nie mamy tak, że kupujemy jedną butlę i mamy ją jedną do wykorzystania na wyścigu, powiedzmy. 21 000, bardzo ładnie. Okej, zobaczmy. What's up? Możemy porozmawiać. W Showdown ciągle czekają na przesyłkę wysokiej jakości części. Jeszcze nie wiedzą, że ładunek nie dotrze. Więc ścigaj się z nami i pokaż, co potrafisz. A może któraś część będzie twoja. Dam znać, jak będziemy gotowi. Chyba to chodzi o te elitarne części. Może? Nie wiem. Trochę mój Volkswagen się pobrudził. Na live ludzie śmieli się, że to jest taki mały Passat kombi. Trochę się pobrudził. Ciekawe właśnie, czy jak się jeździ podczas deszczu, to on się sam wyczyści, czy nie? Nie wiem, jak to działa, ale auto jest naprawdę grubo porobione, grubo. No dobra, zmienimy sobie ten poziom trudności na trudny. Pyk, zmienimy sobie na trudny. A jest jeszcze może, wiesz, nie ma wyższego, dobra. Zmienimy sobie na taki i tu już chyba mamy... 61 000, jadę to! Ja sobie to zrobię tylko po to, żeby hajsy trochę ogarnąć, bo mam malutko, powiem wam, a tu trzeba ze 2 miliony na niektóre samochody mieć. W tej grze to nie ma znaczenia, jak ty masz wizualnie samochód stuningowany. Tutaj ważne jest tylko i wyłącznie to, jakie masz części w środku, te, wiecie, do ulepszające osiągi. Jest to takie trochę dziwne, no bo przecież jak mamy niskie zawieszenie, to nie będziemy tak na offroadach jeździć, prawda? Możemy samochód obniżyć. Zaraz zresztą popróbujemy. Z drugiej strony, teraz jak założyłem to zawieszenie takie offroadowe, to zobaczcie, że koła z tyłu, może uda mi się tam to pokazać na aparacie, to zobaczcie, że koła z tyłu jakby nie stykają się w żaden sposób z samochodem, nie? To gdzieś tam jest w powietrzu. To samo było w Need for Speedzie Paybacku, jak mieliśmy samochody offroadowe. No i moim zdaniem to jest słabe, jakieś tamkolwiek zawieszenie powinno tutaj być. No jednak świadczy to trochę o niskiej jakości niektórych, no, modeli ogólnie, tak? Czy tam może, nie wiem, fizyki, czy tych takich elementów, które może słabo widać, nie? Widzicie, te sprężyny też są jakieś takie dziwne, wszystko jest takie kwadratowe jak z gry z 2012 roku, a przypominam, mamy 2019, nie? Więc są to takie detale, które na przykład w Forza Horizon wyglądają lepiej, czy w innych grach, może takich symulacyjnych, jak, nie wiem, Spin Tires, nie? Czy coś takiego. No nie ma gier idealnych, w każdej będzie coś takiego dziwnego, co będzie nas trochę odstraszać. Ja strasznie w grach lubię detale, Więc jak tylko odpaliłem tego NFS-u, to zacząłem się tym samochodom przyglądać, nie? Bo niby fajnie wyglądają, ładne te modele są z zewnątrz, wiecie, karoseria i tak dalej, ale jednak drobne jakieś tam pierdółki, do których ja się zawsze czepiam, no odstraszają, tak? Niektórzy tam czepiają się tego, że tutaj nie ma widoku z kokpitu, moim zdaniem nie jest on aż taki potrzebny w tej grze. Ja powiem wam, że nawet nie gram tutaj na skrzyni manualnej, tak jak w większości innych gier wyścigowych, dlatego że tu tak dużo się dzieje na tej drodze, tak dużo trzeba czasami omijać różnych mniejszych lub większych obiektów, że nie byłbym w stanie ogarnąć jeszcze odpowiedniej zmiany biegów, chociaż czasami słychać, że ten silnik jakoś tak na tych obrotach za niskich chodzi i chciałoby się ten bieg zredukować, no to nie da się tego zrobić, bo nie masz tego manuala, nie? Powinno być tak, że jest na przykład taki mieszany ten manual z tym, z automatem, czyli że masz na przykład za wysoki bieg i sobie go zrzucasz, nie? To by było moim zdaniem spoko, a nie tak na zasadzie, że nie masz tego manuala, znaczy, że masz ten automat i koniec, nie możesz nic zrobić. Chyba w którymś Need for Speed tak było, że mimo, że włączyłeś sobie skrzynię manualną, to jeszcze tam mogłeś sobie bieg zrzucić dodatkowo, nie? Coś takiego było, tak jakbyś miał łopatki, tryb sportowy, czy coś takiego. Patrzcie, mamy 3 okrążenia aż tutaj teraz, na tym wyścigu normalnym. No, mam dużo lepszy samochód, ustawiłem nawet na poziom trudny przeciwników, a i tak kogoś zaraz zdubluję tutaj. Śmiesznie wyglądają te offroady, strasznie ekran się trzęsie. YouTube bardzo nie lubi takich zielonych kolorów, jeśli chodzi o kodeki, nie? Zawsze jakieś artefakty wyskakują. I takiego trzęsienia ekranu, nie, takiego dynamicznego, wtedy ta jakość filmów trochę spada. No zobaczymy, jak będzie w przypadku tego nagrania. No mam nadzieję, że będzie lepiej, no jakoś tam nie najgorzej. Koniec wyścigu już przed nami, 60 000, bardzo dużo w sumie, dlatego że ja tych wyścigów offroadowych no w ogóle nie robiłem, bo ich nie miałem, nie? Teraz robię pierwszy raz i proszę bardzo, 60 000 poszło! Yeah! Elegancko, tam ci mają, zobaczcie, 287 punktów, także ja mam sporo lepszy samochód, nie? Jeszcze raz mogę wziąć w tym udział i znowu dostanę 60 000, więc jakby mi tam brakowało kasy, wystarczy to robić w kółko. Naprawdę, to jest chyba jeden wyścig, jedyny taki wyścig, z którego dostaję aż tyle kasy. Tutaj widzę, że też te są różne takie wyzwania, czasówki, warto to robić, z tego też jest ogromna kasa, naprawdę. Ja sobie czasami robię te czasówki, żeby mi tam jakoś kasy... O, ty tutaj jest coś fajnego. Ja bym sobie to machnął. Machnijmy sobie to jeszcze i zaraz pójdę do garażu stuningować tego golfa, tylko do tamtego wyzwania muszę sobie wziąć jakiś szybszy samochód, myślę, że właśnie McLarena sobie ogarnę i zrobimy, i za to dostaniecie więcej kasy niż jest tam napisane, dlatego że ja chyba też mam jakiś bonus z racji tego, że mam wersję deluxe tej gry. Dobra. Mamy jakieś graffiti, nie wiem, czy to są nowe, czy to są stare, chyba... Ale jeszcze nie było jakiejś aktualizacji do tej gry żadnej. Skoro mamy wersję offroadową samochodu, to możemy sobie na przełaj śmigać. Nie, tak jak w Forzie Horizon, podobnie. Tam też mamy takie śmiganie po offroadach. No, to jest już odpowiedni samochód do tego, więc powinien sobie poradzić. A przed nami wyzwanie. A właśnie, jak wygląda tutaj jazda przez takie krzaczory? Też możemy to rozwalać, fajnie. Znaczy, te krzaczory po prostu znikają, nie? Żeby się zabawić w Farming Simulator tutaj. Okej. I mamy próba czasowa. Zmieniamy furkę. Weźmiemy sobie... Nie no, lecimy z grubej rury. Biorę mojego najnowszego McLarena, który kozacko wygląda obniżony. I startujemy, to powinny być sekundy. Dobra, nawlekanie nitki, tak nazywa się ta próba. Czas do pobicia 1:44. Zobaczymy, czy dam radę. Nie no, powinienem dać sobie radę. Na początku mamy takiego bota chyba nawet, nie? Nie wiem. A, bo tu jest wąsko. A, dlatego to się nazywa nawlekanie nitki. Ale fajnie. Akurat dobry samochód wziąłem, bo on jest bardzo, bardzo skrętny i świetnie się do tego nadaje. Tak myślę, że nie ma sensu tego pierwszego razu aż tak dobrze robić. Raczej trzeba sobie nawet i powoli robić, żeby przyszłego gościa do pokonania nie dało nam takiego mocnego, nie? Bo będzie nam po prostu trudniej zdobyć tutaj kasę, a z tego jest dużo kasy, bo trzeba 40 000 za to i dostajemy jakieś bonusy, ja dostaję jakieś bonusy za jak to wykonam sobie. Nie mamy tu chyba żadnej kary, jeśli w coś uderzymy, tylko po prostu samochód bardzo zwalnia, nie? Ale wąsko, kurde, fajnie. Fajnie by było, jakby w tym NFS-ie można było robić swoje traski, nie? I zobaczymy, ile za to dostanę. Dobra, pokonałem sobie, nie wiem, czy to jest bot, chyba bot. O 30 sekund lepiej. I teraz dobierze nam gracza. 58 000 dostałem za to, zobaczcie. W minutę, nie? Niecałe 2 minuty dostajesz taki fajny hajsik, także zdecydowanie opłaca się to robić. No i znowu mamy tutaj to i 40 000 i zobaczcie, że dobrało nam rywala jakiegoś innego. A, to jest ten ziomeczek, w którym jeździłem. Nie, jak jeszcze raz to przejadę, to pewnie dostanę jeszcze raz taką samą kasę, sprawdzę to. No i proszę bardzo. Udało się pokonać, bez większych problemów. Aczkolwiek już trzeba było mocniej docisnąć pedał gazu. No i zobaczymy, ile teraz hajsu za to dostanę. No zobaczcie, minuta, 1 sekunda, 63 000. Kurde, niezła kasa i w minutę, nie? Szybciusio można to ogarnąć. Już mam 341 000. No dobrze, obiecałem wam, że będziemy teraz tuningować furkę, więc zajedziemy sobie do garażu, może tego tutaj, hops. I stunigujemy sobie tego Golfa z wyglądu, zrobimy go pod offroad. Nie wiem, czy jakąś inną furkę sobie jeszcze nie ogarnąć, jaką offroadową, legitną. No ale Golfik radzi sobie fantastycznie, nie? Zrobiłem go typowo, wszystko pod offroad. Opony offroadowe, zawieszenie offroadowe ma. Ja tam widziałem, że niektórzy robią takie kombinacje, że na przykład dają zawieszenie wyścigowe i opony offroadowe. Albo opony wyścigowe i zawieszenie offroadowe. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze ulubione kombinacje pod offroad. No ja jeszcze jako takich swoich nie mam, ale chętnie was posłucham, co tam macie ciekawego stuningowane. Ależ on pierdzi pięknie. Też mu lecą te iskry, nie? To jest ciekawe. A Golfa już stuningowałem tak mocno, dosyć. Dalej mu te iskry nie lecą, nie wiem czemu. Myślę, że to zależy chyba od samochodu, nie? Dobra, zmieniamy autko. Bierzemy Golfa. I tak. O, co? Nie, ja chciałem Golfa. Okej, dobra. I tutaj iskry chyba nie lecą. Nie ma tych iskier, a samochód chyba jest zrobiony na maksa. Też ma elitarne części w Golfie. A może muszę mieć Elite Plus, żeby na przykład układ wydechowy. Dawaj, ładujemy, kurde. Czekaj, zobaczmy teraz. No dalej nic. Dobra, ładujemy w niego dobre części. Mam trochę hajsu, to można. A w razie czego zawsze te części można przełożyć do innego samochodu, więc nie ma stresu, prawda? I mam nadzieję, że wystarczy mi jeszcze kasy na tuning wizualny, no bo no już się najeździłem trochę tym Golfem bez, wiecie. A tu mam tylko elitarne, dobra. I nitro. Dajmy sobie tu 4 zbiorniki razy 1,5 kg. Zawieszenie mamy maksymalne super. Tutaj hamulce mamy takie, opony mamy, nie mamy chyba lepszych od tych, co jest, są zainstalowane, no. Tu mamy na przykład 7-biegową skrzynię biegów, ale ona coś tam chyba nic nie robi z tym autkiem. Moglibyśmy dać 5-biegową i to by mi zwiększyło prędkość. Zastanawiam się właśnie, co będzie lepsze na offroad w tej grze, bo warto brać też pod uwagę, że w tej grze jakby nie wszystko działa tak, jakbyśmy tego chcieli. Ty, Mamy tu rajdowy układ różnicowy. Aha, bo to jest ekwipunek, dobra, nieważne. Zastanawiałem, dlaczego ja tego nie mam. Speed cross, prędkość. No nas na offroadach najbardziej nas interesuje chyba przyspieszenie. Właśnie. Sprawdzę jedną rzecz. Weźmy sobie na chwilę McLarena i zobaczymy, czy jak dam tutaj układ różnicowy ten na offroady, to czy auto będzie lepiej przyspieszać, bo w zasadzie prędkość maksymalna przez większość przypadków nie jest aż tak bardzo nam potrzebna, prawda? Sprawdźmy to. No nie, nic nie zwiększa nam przyspieszenia. Teraz mam pokazowy, ale zobaczcie, pokazowy dyferencjał daje nam to samo, co ten torowy, tylko zmienia nam się ta kropka, nie? Tam nam przeskakuje, pokażę wam. O, widzicie, jak mamy ten pokazowy, mamy ten na tor, dyferencjał, to nam się zmienia tam kropeczka, nie? No i tyle, dobra, to zostawimy go. Myślałem, że uda się tutaj dyferencjałem jakoś przyspieszenie zwiększyć w tym aucie. Prawdę mówiąc, jest to teraz moje ulubione auto. Zaraz za nim z tych ulubionych jest... no, M3 BMW. No dobra, personalizacja. Nie czekajmy już, róbmy ten samochód jak trzeba. Dach. A już myślałem, że będzie można ściągnąć dach. Gdzieś widziałem, że w którymś aucie można ściągnąć daszek. Dobra, maska. Standardowe wyposażenie każdego Sybixa, nie? Nie wiem, po co to jest w ogóle. Ten plastik czy ta guma z przodu? Co to robi? Pyk. Lornetki wymieniamy. Pyk. A, tu możemy... No nie, nie wiem czemu mamy z dwóch stron, dobra, nieważne. Przedni zderzak. Mamy chyba zderzak taki jakby z Golfa dwójki czy coś. Ale my robimy go na offroady, nie? Na offroady dajmy sobie dodatkowe światełka i rozdzielacz. Czy będzie to... Oh shit! Chcę to. Chcę to, kurde, zajebiste. Czekaj, a co tutaj jeszcze mamy? Zderzak? Aha, maskownica, ok. Ja pierniczę. Okej, tu nam się z tym od razu już próg zainstalował chyba. Jezu, co to za tunik jest? Jesus. Mamy dwa do wyboru. A nam taki, żeby pasował od razu, nie? Jak to wygląda? Dobra, klapa bagażnika. Ew. Ja bym go trochę obniżył mimo wszystko. Rocket Bunny tylko mogę dać. No to dziwne. Dyfuzor. Tylko... Dobra, może być. No i układ wydechowy. Ciekawe co tu... Ojej, jak to wygląda? Zaraz wam pokażę coś. Czekaj, bo nie mogę... O. Nie, tu musi coś O! Czy ja dobrze widzę? Ho, ho! Ekstra! Patrzcie, z boku mamy układzik wydechowy, ale patrzcie na koła! Na koła patrzcie teraz! Widzicie jak te koła... Teraz to ewidentnie widać, że one nie dotykają w żaden sposób samochodu. Strasznie to wygląda. Jesus. Dobra, felgi zmieniamy. Tutaj trzeba wybrać jakieś offroadowe. Bardziej. Strasznie wygląda. To w tym Golfie jest bardzo, bardzo widoczne, nie? Że... No te koła wyglądają dziwnie. Jakby nie ma tam żadnego zawieszenia takiego fizycznego w tym aucie. To mnie strasznie boli, ale już dobra tam. Dajmy coś takiego. Tylko mały cal. Takie małe kółeczka będą. A nie, nie można dać tutaj takiego małego. Małego kółka nie można dać. O, czekaj, tu było takie pełne kółko. Do tego Golfa to będzie pasować. No i oczywiście mały cal sobie damy. Teraz z przodu mamy jeszcze opony różne. A tutaj na przykład takie dajmy. Nie wiem czy to są offroadowe. Kasy mi jeszcze starczy na tuning wyglądu. Dobrze zmienić te felgi, co, bo... Okej. Zrobimy sobie offroadowego gnoja. Felgi chyba tam takie same z przodu, jak i z tyłu. Chyba te były, nie? Też taki mniejszy cal, nie chcę tutaj szaleć. Dajmy sobie jakieś takie szaleńskie. Jakieś takie szaleństwo sobie tutaj dajmy. Dobra. I teraz drugi kolor. Dajmy taki niebieski. Rozmiar już mamy. Zaciski, tarcze to mnie nie interesuje, szkoda kasy. Reflektory mamy, to mamy. Lusterka. Dobra, mogą być te. Te nie są najgorsze, nie? Takie delikatne. No dobra, musimy obniżyć tą furę jakoś. No, strasznie to wygląda. Mamy z tego taką rajdówkę, no. Camber. Zajebiście to wygląda. O co wam chodzi? Dobra, uwaga, brzmienie. Yeah! Dobra, czy mamy coś tutaj dodatkowego? A lakier to możemy sobie jakiś tam inny dać, nie? Czekaj, wykończenie pro. Biorę sobie jakiś tam lakierek. Lubię taki fiolet, taki niebieski z czymś. Dobra, dajmy sobie tu jakieś malowanko szybko. No i tak furka wygląda sobie po moim szybkim tuningu. Tak sobie zrobiłem, tu jakieś paski, tutaj naklejka undercover i po prawej stronie auta jakieś takie graffiti. No teraz nie widać tych strasznych kół, kurde, ale myślę, że i tak będzie ciekawie to wyglądać podczas jazdy. Zaraz sobie to sprawdzimy. No jest furka stunigowana dość mocno. Ciekawe świecą mu się światła z przodu, nie? Tak jeden reflektor został wymontowany, dodatkowy wlot powietrza zrobiony. Czekaj, tak na marginesie, ja tutaj chyba przeoczyłem opcję ze spoilerem. Nie wiem, jaki może tutaj spoiler zainstalować. Śmiesznie wygląda, kurde. No nie widać tego dziadostwa, nie? Że nie ma tutaj układu, zawieszenia żadnego. Zobaczę jeszcze z tym spoilerem, jak sytuacja wygląda, ale podoba mi się to graffiti tutaj z tyłu, z boku znaczy się. Myślę, że spoko opcja, nie? No w sumie dobrze, że przeoczyłem, mamy tu tylko jedną opcję, jest to dodania taki spoiler. Nie jest najgorszy, prawdę mówiąc, możemy go zainstalować. Zawsze coś dodatkowo tu będzie, no. Od przodu wygląda spoko, ale my w większości przypadków będziemy oglądać ten samochód od tyłu. Od tyłu może nie wyglądać już tak, ok? W sumie cały ten przód przypomina mi Audi Quattro S1. Nie, ten spoiler z przodu taki charakterystyczny raczej do samochodów rajdowych z lat 80. coś koło tego. Także zrobiliśmy sobie rajdówkę. Nie jest to co prawda Audi Quattro, ale coś takiego udało nam się zrobić. No dobra, to co, jedziemy na kolejną misję fabularną. Misja nazywa się Gra na całego. Pamiętaj, żadnych nagród za udział. Tylko za wygraną. Wygrywanie wyścigów mam we krwi. Pewnie. Zmiażdżymy ich. Ale Golf wygląda w sumie chyba najbardziej tandetnie z tych wszystkich samochodów offroadowych, nie? Musiałem sobie trochę kamerę oddalić w grze, dlatego że ten spoiler, który tutaj wystaje z tyłu, zasłaniał mi część widoku tego, co jest przede mną, nie? Możemy jeszcze jeździć na tej kamerze z masą, ale... Nie wiem, jakoś tego nie widzę przy tym aucie. Właśnie, zauważyłem, że na offroadach w ogóle nie da rady driftować. Znaczy wiesz, wchodzić bokiem czy coś, nie? No straszne to jest. Dobra, hop. Ooh. No i teraz zamontowałem sobie też inne butle z nitrem. Teraz mam takie, no, 4 razy 1,5 kg. Więc myślę, że bardziej mi się to przyda na takich krótkich, prostych, nie? Możemy sobie tutaj dać jeszcze taką modyfikację do auta, która dodatkowo zwiększa nam moc tego nitra. Po tym wyścigu powinienem dostać też jakąś hardkorową część. Nie wiem, co to będzie za część, zobaczymy. Mam nadzieję, że do tuningu osiągów i mam nadzieję, że taka, która... którą da się zamontować do któregoś z moich samochodów, bo wszystkie już mają części elitarne co najmniej. Przynajmniej te, którymi jeżdżę, tak? Warto byłoby coś naprawdę fajnego dropnąć. Najlepiej jakaś unikalna część, taka... unikat po prostu, nie? Nie wiem, która ona jest, ta laska. Przypominam, poziom najtrudniejszy z takimi furkami. To wygrywanie teraz jest ultra łatwe, przyjemne. Tak samo jak zabawa z policją, a tym poziomie trudności nawet teraz. Jeszcze w sumie nie próbowałem, ale... kurde, strasznie boli mnie jazda tych samochodów w tym NFS-ie po jakiejś kałuży, po jakiejś wodzie, czymkolwiek. Bo... nie ma żadnych fal, nie ma żadnych rozbrysków, nic nie ma. No po to tu jesteś. Dobra, wyznaczyliśmy nowe standardy. Znowu skopaliśmy dupsztala naszym fantastycznym golfem. O mat... to jest to w ogóle chłodzenie tutaj na zderzaku? Chyba tak. A ja mam znacznie lepszą. 355 poziom, jeszcze teraz dodatkowo stuningowałem go częściami elitarnymi plus. What's up? Czeka już na ciebie w garażu. Ciekawe, co to będzie. Na zbyciu? Teraz nie, robię przerwę. Ktoś podobno nas poszukuje. Trzeba odpuścić, przynajmniej na razie. Jeszcze nie skończyliśmy. Okej. No i pięknie. Dostaliśmy jakąś część. Mam nadzieję, że unikalna. Może się tutaj pojawi, właśnie, sprawdźmy. Zawieszenie terenowe Pro. A właśnie, skoro już jesteśmy przy tym moście. Wow, wow. Czy da się tu wjechać? Wow, ej, tu można chyba przed policją uciekać. Aha? Przecież oni tu nie wiadą. Gdzie to jest? Patrzcie, tutaj. O, ej, oni tu na pewno nie wiadą. Czekaj, chodź na chwilę na noc. Ta część mnie w sumie nie interesuje, myślałem, że to będzie naprawdę jakaś fajna. Dobra, chodźmy na chwilę do nocy, weźmy jakiegoś gliniarza, no nie będę miał tutaj wysokiego poziomu pościgu, ale myślę, że niezależnie od tego, jaki poziom będę miał. Patrzcie, tu nawet można sobie flaminga ogarnąć. Niezależnie od tego, jaki będę miał poziom, no to tutaj żaden gliniarz mnie nie ogarnie. Mamy tu jakiegoś gliniarza. What's up, homie? What's up, nigga boy? Tak, w tej grze można stać w miejscu i palić na 4 koła kapcia. Okej. Musimy go inaczej zachęcić. Dobra, jedziemy. Wyznaczyłem sobie cel tego miejsca, gdzie możemy im uciec, dlatego postaram się z nimi nie spychać. Zapraszam do zabawy. Klasycznym golfem GTI. O. Na offroadach nie mają jak mnie doścignąć, ale nas interesuje ta miejscówka tutaj. Ciekawe, czy zwykłym niskim samochodem będzie można tu wjechać. No dobra, próbujemy, uwaga, jest most. Inne patrole są zajęte. Weźcie się w garść. Nie ma opcji, że tu wjadą, za głupi są. Znaczy, oni mnie chyba widzą tutaj. Więc może będzie można nabijać tutaj poziom pościgu, nie? Tylko warto byłoby też ich jakoś zgubić. Patrz, nie gubią się. coś się dziwnego dzieje z samochodem. Ale nie chcą się tu zgubić, nie? To znaczy, mogę ich tutaj... O. Okej, wystarczy zjechać do wody, jest git. Do widzenia. Jednak może właśnie samochodem tym, offroadowym lepiej się przed policją ucieka, jak myślicie? Nie wiem, no... Golfem udało mi się uciec łatwo, ale to jest pierwszy poziom poszukiwań, więc no... Jakby... Nie ma problemu, nie? Kurde, tutaj takie rzeczy mogę rozwalać, a nie mogę tych barierek? O, te mogę już na przykład, nie? A tamtych wcześniejszych nie mogłem. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka i suba. Trzymajcie się, na razie, hejka!